W tym materiale zapoznasz się z możliwościami modułu OBD sterowników z rodziny KME NEVO-SKY dostępnymi na stronie Sterownik OBD. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje, znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. Zaawansowane sterowniki gazowe z rodziny KME NevoSky posiadają wbudowany moduł OBD. Dają one możliwość komunikacji ze sterownikiem benzynowym wykorzystując interfejs diagnostyczny OBD2 – Onboard Diagnostics. Są to następujące typy sterowników gazowych. KME NevoSky Direct KME NevoSky Max KME NevoSky Jet OBD Mini KME NevoSky Jet OBD KMN jetexpert. Jet Expert. Pamiętaj, w samochodach z klapką na złączu OBD, klapką z elektrycznymi połączeniami, należy usunąć klapkę przed zlutowaniem przewodów modułu OBD. W programie KME EvoSky 5060 zakładka OBD strona Sterownik OBD zawiera informacje o połączeniu ze sterownikiem samochodowym. Wykrytych sterownikach oraz opcje wpływające na sposób nawiązania komunikacji. Na tej karcie wyświetlane są informacje o aktualnie wykrytych sterownikach OBD. W przypadku problemów podczas automatycznego łączenia się do niewłaściwego sterownika OBD, np. od skrzyni biegów, można wybrać konkretny sterownik, z którym będzie nawiązane połączenie. W tym celu należy połączyć się z OBD i kliknąć. Łącz tylko z tym sterownikiem OBD. Przy odpowiednim wykrytym sterowniku opcja Podłącz tylko do wybranego sterownika OBD zostanie automatycznie zaznaczona. Pamiętaj, charakterystycznym dla sterownika benzynowego jest to, że posiada najwięcej PID-ów spośród dostępnych sterowników. Na tej karcie można również wybrać typ korekt OBD. Standard. Standardowy zakres korekt od minus 100% do 100%. W wielu współczesnych samochodach maksymalne korekty mogą wynosić od minus 25% do 25%. Ale standardowy typ korekt pozwoli na ich poprawną interpretację. Podzielone przez 4. Korekty w zakresie od minus 100 do 100%, podzielone przez 4, odpowiadają standardowemu zakresowi korekt. Fiat. Niestandardowy zakres korekt używany głównie w starszych samochodach marki Fiat. Odwrotne korekty OBD. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że znak korekt benzynowych LTFT i STFT są interpretowane odwrotnie niż normalnie. Normalnie dodatnia wartość korekty jest traktowana jako konieczność zwiększenia dawki paliwa. Mieszanka uboga. W przypadku korekt odwrotnych dodatnia wartość korektora wymusza zmniejszenie dawki paliwa, a więc wprowadzenie ujemnych korekt w sterowniku gazowym, mieszanka bogata. Odwrotne korekty LTFT i STFT występują bardzo rzadko w niektórych samochodach ze sterownikami Magneti Marelli, np. grupa VAG, np. Volkswagen Golf 4, 1,6 litra 2002 rok. Pamiętaj, niefabryczne akcesoria używające OBD do pracy, np. head-up, display lub wyświetlacz wielofunkcyjny, mogą nie działać prawidłowo, gdy instalacja gazowa będzie połączona z OBD. Opcja Wymuś opóźnienie połączenia pozwala na ustawienie czasu, po którym sterownik gazowy rozpocznie nawiązanie połączenia z modułem OBD sterownika benzynowego. Użycie opóźnienia podłączenia do OBD może rozwiązać problemy z właściwym funkcjonowaniem dodatkowych modułów. Opcja Pomiń opóźnienia dla wielu sterowników OBD pozwala na uzyskanie szybszych odczytów z OBD w przypadku samochodów z kilkoma sterownikami OBD, np. aut z automatyczną skrzynią biegów. Pamiętaj! Zalecane jest zaznaczenie opcji Pomiń opóźnienia dla wielu sterowników OBD. Odznaczenie tej opcji spowoduje wykrycie nieprawidłowości przez system ekspercki Sky i pojawienie się ostrzeżenia: wykryto niezalecaną konfigurację OBD dla protokołu CAN. Zalecane jest użycie funkcji Skoryguj wartości, zaproponowane automatycznie przez system ekspercki Sky. Opcja Szybki CAN pozwala na uzyskanie szybszych odczytów z OBD na magistrali CAN. Na tej zakładce możliwe jest również zapisanie pliku OBD info z informacjami o module OBD oraz wczytanie ustawień modułu OBD sterownika gazowego z pliku ustawień zapisanych wcześniej na dysku. W następnym odcinku opowiemy Ci o zakładce OBD Odczyty bieżące. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.